Teraz mnie stresujesz, no. Cześć, nazywam się Paweł Górawski. Pracuję w Airboot Industry Centrum jako kierownik robót i dzisiaj pokażę Wam, czym dokładnie się tutaj zajmujemy. Zaczynamy! W tej chwili znajdujemy się na terenie elektrociepłowni EC3 w Łodzi. Jako Airboot Industry Centrum zajmujemy się tutaj serwisem i remontami planowymi na terenie EC3. Dobry kierownik robót powinien być przede wszystkim profesjonalistą. Zacząłem tutaj pracę w 2017 roku, około 5 lat temu. Jako? Przeszedłem tu na staż ze studiów obowiązkowy i tak to zostałem. Najważniejszą rzeczą są nasi pracownicy, więc trzeba każdemu poświęcić chwilę, wysłuchać jego problemów, pomóc mu je rozwiązać. Myślę, że wtedy w takim zgranym zespole praca idzie dużo lepiej i przede wszystkim atmosfera jest dużo lepsza. Wiadomo, każdy, kto tutaj pracuje, chce bezpiecznie wrócić do domu, do swojej rodziny. Dlatego musi stosować środki ochrony osobistej, to jest podstawa absolutna. Stosować się do przepisów BHP obowiązujących tutaj. Mówiłem Ci, że udzielam wywiadu. W tej chwili znajdujemy się na maszynowni na poziomie 0. Pójdziemy sobie później na poziom 8 metrów. Tam będzie to lepiej wszystko widać. Na tym poziomie znajdują się głównie wymienniki ciepłownicze, pompy zasilające, pompy ciepłownicze. Wszystkie urządzenia są wyłączone ze względu na pewne prace konserwacyjne, które trzeba wykonać tylko, jeżeli zakład cały jest odstawiony. Normalnie za chwilę ten postój się kończy, będzie uruchomiony jeden lub dwa kotły. W tej chwili nie ma ogrzewania, nie ma ciepłej wody w grzejnikach, ale wiadomo, musi być ciepła woda w kranach, tak? W trakcie jakiegoś nawału większego pracy mamy jeszcze kilku podwykonawców, także tych osób jest, myślę, że około 60 może być nawet. Jestem w zasadzie najmłodszy. Jesteś najmłodszy tutaj? Tak. Znaczy, chyba jest może z dwóch, trzech młodszych ode mnie, ale to jakieś wyjątki. Jak się dogadujesz z tym starszym? Bardzo dobrze. Nie ma z tym żadnego problemu. W zasadzie u nas jest taki zwyczaj, że nie mówimy sobie na pan, każdy jest po imieniu. Także te relacje są jakieś po prostu normalne. Tak. Znajdujemy się teraz przy kotle K3. Tak jak tutaj widać te kule. Co to są za kule? Te kule po prostu mielą węgiel. Mielą węgiel na proszek. To jest taki duży młynek do kawy, można w skrócie powiedzieć. Kotka telefoniczna. Dlatego, że tutaj w czasie normalnej pracy jest dosyć głośno i nie byłoby słychać. Czasem też nie każdy pracownik ma telefon, jeżeli chce gdzieś zadzwonić na warsztat czy do mnie, może skorzystać. Jesteśmy teraz na poziomie 8 metrów. Tutaj znajdują się podajniki węgla, które podają węgiel do tych młynów, które widzieliśmy niżej na dole. Nie ma powtarzalności, każdy dzień jest inny, nie ma tu żadnej rutyny. Więc nie można popaść w rutynę, to by mogło grozić jakimś niebezpieczeństwem. Przechodzimy teraz na maszynownię. Maszynownia jest sercem elektrociepłowni. Znajdują się tutaj turbiny parowe, które służą do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej, też tej pary, która wylatuje z turbiny, idzie na wymienniki ciepłownicze i dalej ta woda jest ogrzewana, idzie już w sieć miejską. Takim najważniejszym elementem jest chyba to, że ta praca jest potrzebna ludziom, prawda? Ogrzewanie każdy musi w domu mieć i energię elektryczną też. Także my dbamy o to, żeby ta energia tutaj wypływała stąd w sposób niezawodny przez cały czas.